Dla wielu osób Wielkanoc kojarzy się właśnie głównie ze święceniem pokarmów w Wielką Sobotę. Kiedyś przynosiliśmy do kościoła małe koszyczki z kawałkami jajka, kiełbasy czy chleba. Dzisiaj zdarzają się wielkie kosze wypchane po brzegi, niczym koszyki z supermarketów. Jak powinien wyglądać w takim razie taki wielkanocny koszyczek i co powinno się w nim znaleźć? No, wielkanocny koszyczek przede wszystkim powinien być, no, myślę, skromny, zwyczajny, gdzie no, tak jak pamiętamy pewnie z naszych domów, czy większość Państwa pamięta z waszych z ze swoich domów. No, zawsze, zawsze było miejsce na y, tego baranka paschalnego, zawsze było miejsce na kawałek chleba, zawsze było miejsce na kawałek masła, chrzanu, że tak się wyrażę, najlepiej swoj, swojej, y, swojego wyrobu. Mhm. Tak, tak, y, kawałek wędliny. No to też no, y, różne tam mogą być wiktuały. Y, chodziło o to, żeby po kawałeczku było wszystkiego, co, co człowiek spożywa, co człowiekowi służy.